TVG9, Klaudiusz Wesołek. Ja po raz kolejny o zdradzie ryskiej, o traktacie ryskim, bo uważam, że ten temat należy zgłębić, bo on się odciska cały czas piętnem na najnowszej historii Polski. Ale wcześniej bardziej mówiłem o problemach geopolitycznych. Tym razem chciałbym zwrócić uwagę na ogrom ludzkiej tragedii, którą pośrednio spowodował traktat ryski. Oddanie Sowietom tych wschodnich ziem dawnej Rzeczpospolitej. I tu przypomnę pewne wydarzenie, które miało miejsce podczas debaty nad ratyfikacją traktatu ryskiego w Sejmie Polskim. Wówczas człowiek podający się za wnuka Rejtana, Adam Grabowski, rozrzucił ulotki zaczynające się od słów Kainie Grabski. No, mniej więcej tak jak i Rejtan został potraktowany, bo został wyprowadzony z galerii. Żadnego wrażenia na opinii publicznej nie zrobił. Coś tam w prasie jakieś krótkie wzmianki o nieprzyjemnym incydencie się pojawiły. Także niestety, no, zdrada nie dość, że została dokonana, no to jeszcze została przez naród łyknięta. I to jest, kurde, matka wszystkich innych zdrad i naszych sojuszników, i naszych przywódców. Jałta, okrągły stół, ma tam swoje korzenie. Bo to była zdrada, kurde, i Grabski był Kainem. Naprawdę Kainem, może nie bezpośrednio, nikogo nie zamordował, ale wydał na śmierć, no, 2,5 miliona Polaków, bo tyle pozostało za wschodnią granicą. Żadnej nie było poważnej akcji repatriacyjnej także. No, większość z nich poddana została takim czy innym represjom, a co najmniej 200 tysięcy zostało zamordowanych. 111 tysięcy tutaj wspominane już od zeszłego roku. Mieliśmy rocznicę tej operacji polskiej, tak zwanej, w której zginęło 111 tysięcy Polaków, co najmniej w latach 1937-38. Ale to nie wszystko. Polacy byli mordowani w różnych miejscach, już w tym oddanym Mińsku, niedługo po jego oddaniu. I Polacy, i Białorusini, zwłaszcza ci przedstawiciele elit, byli mordowani. I jeśli chodzi o tam liczby bezwzględne, no to Polaków zamordowano znacznie więcej. Ale jeśli chodzi o Białorusinów, no to tam może ich tak dużo nawet nie zginęło, ale tam zamordowano ich elitę, ich no, taką no, nową, nowo tworzącą się białoruską inteligencję. Także że te skutki odczuwalne są do dziś. No, podobnie zresztą na Ukrainie było, ale tam nie tylko, że wymordowano tą inteligencję ukraińską, tą narodową taką, wymordowano elity, ale no, poza tym ścięciem głowy postanowili jakby wyrwać serce narodowi ukraińskiemu i no, zorganizowano sztuczny głód, na skutek którego zmarło no, kilka milionów, dokładnie nie wiadomo, ale kilka milionów tych no, mieszkańców wsi, czyli no, chliborobów, jak to pisał
Wiaczesław Łypiński, znaczy Wacław Lipiński, czyli tej klasy, która miała być no, tą podstawą narodu, więc nawet jakby wybili inteligencję, no to z tych chłopskich synów mogła się otworzyć jakaś nowa elita, więc no nawet tych chłopów nie oszczędzono, bo akurat miasta to tam były w dużej mierze zrusyfikowane i językowo, i mentalnie, a no właśnie sercem Ukrainy była wieś, no i ją zniszczono, no, dużo ludzi wymordowano, a ci, no, co przeżyli, różne makabry typu zjadanie trupów, no to już ciężko było im się podnieść. Także poza tymi wszystkimi problemami geopolitycznymi, zdrada Ryska doprowadziła do konkretnej tragedii, no, milionów osób w różny sposób prześladowanych i także mordowanych przez Sowietów. I no nie można ich do końca, znaczy w ogóle nie można osób, które podpisały ten traktat, rozgrzeszać, no bo jak mówiłem, już w czasie zawierania tego traktatu płynęły jakże słuszne oskarżenia, no, ze strony między innymi wnuka Rejtana o zdradę i o bycie tym właśnie Kainem. A więc pamiętajmy o zdradzie ryskiej. Tu nie chodzi o to, żeby no, szargać pamięć ludzi, którzy dawno nie żyją, ale no, trzeba sobie uświadomić tą zdradę, bo jeśli nie, no to podobne rzeczy będą się powtarzać.